się na środku. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Tak się zagadaliśmy, a to już wejście na żywo, ale tak to bywa w takim programie. Kolejni goście bardzo ciekawi, jak widać, bo rozmowa ożywiona już była na samym początku. Moimi gośćmi są pan Tadeusz Szklarski oraz pani Sonia Żarkowska, architekci. Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Tadeuszu, jakby mógł pan siąść trochę głębiej, bo panią Sonię pan zasłania i nie widać tutaj w kadrze. Będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym wydarzeniu. Wiemy, że Wrocław w tym roku jest europejską stolicą kultury. A u nas w Szczecinie pojawił się projekt Ambasada Kultury, więc może wyjdźmy od tego, czym jest ten projekt. Projekt Ambasada Kultury jest inicjatywą obywatelską, która powstała w jakimś wyniku zdziwienia, że nasze miasto nie istnieje na mapie koalicji miast skupionej wokół Wrocławia. Te miasta, które weszły do etapu kwalifikacyjnego na konkursie Europejskiej Stolicy Kultury, po rozstrzygnięciu, w którym decydowano, że Wrocław będzie pełnił tą funkcję, postanowiły nie rezygnować ze swojej dotychczasowej pracy, te rzeczy, które wypracowali w tym projekcie, i postanowili kontynuować i wspólnie doprowadzili do takiego projektu, który w zasadzie się, który rozbudował program Europejskiej Stolicy Kultury o tą część koalicyjną. To zostało uznane za nowum w tym konkursie. Tak, po raz pierwszy miasto, które wygrało aplikację, ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć, że historia Europejskiej Stolicy Kultury rozpoczęła się od Meliny Merkury w Grecji, kiedy była ministrem kultury, i to od tej pory każdego roku dwie stolice w Europie są równoległe. Z Wrocławiem w tym roku jest San Sebastian w Hiszpanii. A zatem ta stolica, ponieważ zaprosiła koalicjantów, naszym jakby pomysłem było, że skoro to jest stolica, to powinny być ambasady, tak? I stąd to hasło Ambasada Kultury w Szczecinie, w innych miastach, czyli w Łodzi, w Lublinie, w Poznaniu i w Katowicach. One się każda inaczej nazywa, każda ma inne hasło, każda ma inny program. Szczeciński program tej prezentacji we Wrocławiu budował się bardzo długo. Najpierw wydawało się, że należy tam bardzo mocno zaistnieć, więc nawet było tak, że każdego miesiąca będziemy tam coś pokazywali, jakieś wydarzenie, czy powiedzmy nawet będziemy tworzyli jakieś sytuacje, w których mieszkańcy Szczecina będą mogli na forum Wrocławia się pokazać ze swoim działaniem, nie tylko zawodowi, ale i amatorzy, ponieważ będąc na otwarciu we Wrocławiu, które odbyło się 15 stycznia, ono nazywało się Przebudzenie. Mimo że było bardzo chłodno, wrocławianie się przebudzili i w bardzo wspaniałej atmosferze takiego święta nieludycznego, ale takiego święta miejskiego uczestniczyli w przemieszczeniu czterema drogami, czterech duchów Wrocławia, bo taka była tego idea, na rynek przed ratuszem, gdzie zbudowano konstrukcję. W niedzielę 15 stycznia nastąpiło otwarcie, uroczyste otwarcie. I to otwarcie, partycypowaliśmy w tym, będąc tam obecnymi, dało nam taką jakąś wielką moc, że właśnie dobrze by było, gdybyśmy my mogli tak zbudzić i przebudzić Szczecin właśnie, żebyśmy przez to, że nas Wrocław nie zaprosił każdego miesiąca, ale tylko i wyłącznie na 3 dni w czerwcu, no to, że może właśnie te wszystkie inicjatywy, które są takimi inicjatywami niezawodowymi, nieprofesjonalnymi, także znajdą się we Wrocławiu. I ten program był bardzo długo budowany. To my jesteśmy tutaj oboje, ale tak naprawdę w tym programie uczestniczyło bardzo wiele osób i dalej uczestniczy. I ten program dalej budujemy. I czy wiemy już, co w czerwcu się pojawi? Więc co będzie się działo? Ideą, tak jakby ten program wrocławski jest
To jest 365 dni Wrocławia, każdy dzień. My próbowaliśmy na te 3 dni zbudować swój program i tu jesteśmy współautorami tego, jak prawda, jest to tylko 3 dni na Wyspie Słodowej, w wspaniałym miejscu we Wrocławiu. Wrocław nam to zaproponował. Jeżeli będziemy mieli siłę i będziemy mieli taką moc i taką energię, to jesteśmy w stanie na tej wyspie, która jest fantastycznym, centralnym miejscem Wrocławia, będziemy mogli tam zaistnieć. A w jaki sposób, no to może opowiesz. Też możemy pokazać do kamery poszczególne. To jest taka piękna wyspa w ramionach Odry. Można sprawdzić w Google'ach, w tej chwili właściwie można zrobić sobie spacerek po tej wyspie. Skąd to się wziął, że wyspa? Wrocław i Szczecin to są takie miasta podobne historii powojennej, więc jest dużo cech łączących te miasta. W zasadzie ja przynajmniej nie pamiętam, znaczy może nie znam wszystkich relacji, ale z wrocławianami nam jest bardzo po drodze. To znaczy jakoś to jest sympatycznie. Łączy nas jeszcze Odra, tak, po Odrze. Dużo osób studiuje we Wrocławiu, wraca czy nie wraca, czy w drugą stronę, więc tych związków jest dużo. Między innymi my szukamy, czy prowadzimy takie jak gdyby poszukiwania Wrocławia w Szczecinie i Szczecina we Wrocławiu. Bardzo dużo jest obiektów, na przykład budowanych, architektury budowanych przez tych samych architektów we Wrocławiu i w Szczecinie. To czasami się widzi, że budynki są z jednej ręki, spod jednego ołówka. Więc budujemy ten program od czerwca ubiegłego roku, spotykając się co tydzień w Filharmonii Szczecińskiej. Tam jest taka kawiarnia, Pauza Cafe i tam co tydzień pijemy kawkę podczas rozmów. Na czym polega ten nasz projekt? Polega na współuczestnictwie. Znaczy osoby czy organizacje, które się włączają, chcą uczestniczyć, podoba im się ten pomysł, będą miały czas w czerwcu, żeby pojechać na 3 dni, czy nawet na 1 dzień. Nam się wydaje w ogóle, że chcemy się przyłączyć do tego święta, tak? Wydaje się nam, że każdy kulturalny człowiek, jak jest Europejska Stolica Kultury w Polsce, przynajmniej raz w roku powinien być. No na pewno. Niektórzy powinni być częściej, bo wydarzeń jest cała masa. Są specjalnie wyznaczone weekendy, gdzie te imprezy są skumulowane. Gdy byliśmy w ciągu 3 dni, byliśmy i w teatrze, byliśmy i na koncercie, i na 2 wystawach, na plenerowych wydarzeniach. Właśnie na tej Wyspie Słodowej było piękne wydarzenie, takie przebudzenie, taką płonącą wyspę za pomocą tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się żonglowaniem ogniem, spektakl, który był fantastyczny, powtarzany co godzinę, więc mogli go wszyscy zobaczyć. I tak jak my się chcielibyśmy przebudzić i też aktywnie tam się pokazać mądrze i tak jakby z taką jakąś wspólną ideą, która tutaj jest, skrystalizowała się w tym małym programie, to chcielibyśmy także przebudzić Szczecin. Wrocław jest obudzony, aktywizuje te wydarzenia wszystkie, te, które przypisane są kulturze każdego roku, w programach różnych instytucji, czy opery, czy muzeum, czy teatrów wszystkich. One są wpisane, ale oprócz tego jest jeszcze tysiące innych imprez, które są imprezami podwórkowymi, czasem ulicznymi, czasem bardzo maleńkimi, czasem kameralnymi, takimi, które pozwalają wszystkim wejść. I jeszcze ciągle wydarza się tak, że ktoś mówi, jeszcze mam pomysł, czy mogę wejść. I jest to otwarte, tak? My, mając zaproszenie na 3 dni, jesteśmy tymi trzema dniami ograniczeni, ale tak naprawdę wcale nie. Chcielibyśmy, żeby tę inicjatywę rozpoczął Szczecin tutaj na miejscu i w maju taką przymiarkę zrobić, co moglibyśmy zrobić, żeby tam fajnie wystąpić, promować nasze miasto, oczywiście też, i potem we wrześniu wrócić z tym doświadczeniem i zaprezentować je w Szczecinie. Czyli to nie jest tylko akces jednorazowego wydarzenia, tylko to jest taka próba, tak pomiędzy 100 dni takiego działania, że jest to wiosna, lato i jesień, które zawarłyby, no może by przebudziły Szczecin, taką mamy nadzieję. Na pewno tak będzie.
będzie. Ja się osobiście bardzo cieszę, dlatego że Szczecin jest przepięknym miastem i kulturalnie naprawdę dzieje się u nas wiele, bo mamy możliwość też prowadzenia często rozmów z różnymi organizatorami wydarzeń, czy z gośćmi, czy z filharmonii, czy z opery. Naprawdę mamy i teatry, także naprawdę tak, u nas jest bardzo dużo ciekawych wydarzeń, więc osobiście się bardzo cieszę, że będziemy mogli we Wrocławiu to pokazać, bo chociaż Szczecin cząstkę. Troszeczkę, tak, chociaż tak. Cząstkę, bo ten Szczecin on tak troszeczkę jest na końcu, gdzieś tam w tym rogu Polski i nie zawsze każdemu chce tu się przyjechać. Może w ten sposób uda się zachęcić, żeby tutaj częściej nas odwiedzali. To jest ważna sprawa, ważny projekt, ten Koalicji Miast też z tego powodu, że on się zawiązał w tym roku, ale jest plan kontynuacji, także jak Wrocław przestanie, światła zgasną, to jest nadzieja i taki, znaczy, taka właśnie propozycja, żeby ta koalicja miast się rozwijała dalej. I wtedy wszelkiego rodzaju spotkania promocyjne, mniej kosztowne między miastami, w takich koalicjantach, jakimś takim ruchu po Polsce, i nie tylko, bo do Niemiec, tak, mamy jeszcze plan właśnie taki, żeby próbować integrować się z sąsiadem, skoro mieszkamy na pograniczu, tak, to też jest bardzo ważne. Oni też jakby mogliby dzięki temu w tej europejskiej stolicy kultury uczestniczyć, ci nasi sąsiedzi z zachodu. Tak? Pewnie, że tak, trzeba korzystać z tej bliskości, którą mamy, to jest nasz atut. To jest ogromny atut. I tą ideą jeszcze Ambasady Kultury jest ta wspólna przestrzeń kultury. My kontynuujemy to hasło Szczecina 2016, po prostu, aby tworzyć nowe miejsca. Te wrocławianie nazwali to nowe przestrzenie dla piękna. Tak. U nas to było przestrzenie wspólna przestrzeń kultury. Przy połączeniu tych haseł wychodzi, można sobie dopowiedzieć. No i jeszcze może tylko taka rzecz, że gdyby ktoś zechciał bardziej szczegółowo zapoznać się z tym, co robimy i do czego zmierzamy, jakie są nasze plany i projekty, to we wczorajszym Kurierze jest o Europejskiej Stolicy Kultury bardzo piękny artykuł Bogdana Twardochleba. Także polecamy przeczytanie sobie. Na pewno wszelkie informacje będzie można znaleźć w dzisiejszej dobie internetu. Jest to żaden problem w tej chwili. Także zapraszamy serdecznie. Niestety musimy kończyć, bo czas nam się skończył, ale tak właśnie przypuszczałam. Przed wejściem na antenę już była żywa rozmowa, więc co dopiero teraz. Ale niestety musimy się pożegnać. Ja dziękuję bardzo za rozmowę i za to dzisiejsze spotkanie. I życzę powodzenia i wytrwałości, bo na pewno przed Państwem dużo pracy. Dziękujemy. Moimi gośćmi była pani Sonia Żarkowska oraz pan Tadeusz Szklarski. Projekt Ambasada Kultury. Ja zapraszam teraz na krótką przerwę. Po przerwie kolejni goście.